To jest mój hit. Mówiłam dzisiaj na Instagramie, bo wczoraj Wam w grupie Aktywne Czytanie wrzuciłam zdjęcie tych książek. No i tam niektórzy się cieszyli, że właśnie będzie Lego, niektórzy, że coś. Tam nikt nie wymienił Drogi na Górę. Moje odkrycie chyba tego roku. Taka niepozorna, zobaczcie. Taka delikatna, ja bym powiedziała. I tak się bardzo, bardzo zastanawiam. To jest wydawnictwo Wytwórnia. Bardzo się zastanawiam, jak ja mam Wam o tym opowiedzieć, żeby po prostu tego nie zepsuć. To jest klimat. Nie umiem Wam tego pewnie opowiedzieć i pokazać tak, jakbym chciała, ale zrobię wszystko, żebyście poczuli ten klimat. Poznajemy tutaj panią Borsukową. Pani Borsukowa już jest stara, siedzi sobie tutaj w domu ze swoją herbatką, popija i ona co niedzielę wybiera się na szczyt góry. I my tak spokojnie, strona po stronie, na każdej stronie jest tu obrazek i bardzo niewiele tekstu. My tak, zobaczcie, ona tutaj sobie wychodzi z domu, obserwujemy jej wędrówkę na górę. Mamy tutaj taką mapę, gdzie ta wędrówka cała jest opisana. Zobaczcie, jak zielono, jak spokojnie, w ogóle te kartki są takie szorstkie, takie ja bym powiedziała, że taka natura i ekologia aż biją z tej książki. I ona sobie po kolei idzie krok za krokiem, nigdzie się nie spieszy, obserwuje świat dookoła, zaczepiają ją ludzie, zwierzęta, które ją znają i na każdej stronie, jakby na każdym kroku tej wędrówki mi wystarczyła jedna strona. No, to cieszę się, że mamy podobne odczucie. Niemniej jednak powiem Wam o większej ilości stron. Na każdym kroku tej wędrówki ktoś jej mówi dzień dobry, ktoś ją pyta o zdrowie, ona kogoś pyta jak się miewasz, znalazła grzyby tutaj różne i sobie pomyślała, a dam je mojemu przyjacielowi Liskowi, on się na pewno ucieszy. I ja specjalnie mówię tak powoli, bo ta książka jest właśnie taka, że idziemy tak sobie krok za krokiem, czasem ona na tej swojej drodze spotyka kogoś, komu trzeba pomóc, kucnie, schyli się, pomoże, podziękuje ten ktoś i idzie sobie dalej. I pewnego dnia ta nasza pani Borsukowa spotyka, jak sobie tutaj usiadła, ona tak czuje, że ktoś ją obserwuje zza krzaka i faktycznie ją obserwuje mały kotek. I pani Borsukowa poczęstowała go swoim śniadaniem i tam sobie siedzą i rozmawiają. Ona mówi, że co niedzielę idzie na górę, że ta góra jest świetna. W ogóle szczyt tej góry, ta góra się nazywa Słodka Bułeczka, więc ona idzie na szczyt Słodkiej Bułeczki i sobie tak jedzą, chrupią, siedzą, rozmawiają. I ten kotek mówi, że on też by bardzo chciał wejść na taki szczyt, że w ogóle super fajnie, no ale nie umiem. Nie dam rady, jestem za mały. I pani Borsukowa, zamiast mu powiedzieć to, co pierwsze nam jako dorosłym przychodzi do głowy, dasz radę, wierzę w Ciebie, będę Ciebie dopingować, ona mówi, okej, w porządku, wiesz, ja weszłam na tę górę pierwszy raz, jak miałam tyle lat, co Ty? I sobie idzie dalej i nic mu nie mówi, że chodź ze mną, albo że zostań, albo że się zastanów, albo że coś, ona idzie dalej. I po chwili, zobaczcie, ona idzie dalej, tutaj kotek siedzi i no nie zdecydował się pójść, ale po chwili ona słyszy, jak coś tup, 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 idzie za nią i jednak kotek podjął samodzielnie, podkreślam, taką decyzję, że jednak spróbuje. I idą razem dalej i ona go już przez resztę książki jakby tak uczy iść na górę. Dalej to jest krok po kroku, dalej zauważają różne rzeczy. Praktycznie nic się nie zmieniło, tylko to, że wędrują razem. Ona mu to przygotowała patyk w ramach tego uczenia się, no bo wiadomo, że jak się idzie pod górę, to trzeba mieć dobrze przygotowany patyk. No i ta wędrówka jest taka sama, a różni się tym, że wiecie, jak się idzie z małym dzieckiem, jak idzie tylko starsza osoba, to ona sobie idzie krok za krokiem i to jest takie wszystko spokojne, ona wszystko wie i wszystko zna, a jak idzie z małym kotkiem, który pierwszy raz wchodzi na słodką bułeczkę, a co to jest, a jak to jest, a czy to da się zjeść, a czy to jest fajne, a czy to podniesiemy, a czy weźmiemy, a kto tam śpiewa i tak dalej. I dalsza część tej wędrówki właśnie na tym polega, że ona spokojnie dalej krok za krokiem odpowiada mu na wszystkie pytania. I słuchajcie, te odpowiedzi na pytania to też nie jest to, czego ja bym powiedziała, czego my byśmy się spodziewali, czego ja się spodziewałam i wiecie, jak dziecko zadaje nam pytanie, to my chcemy od razu odpowiedzieć, jak na przykład, co jest tam na górze?
Więc mnie się nasuwa, na górze mogą być kamienie, a są, jest tam 17 drzew, i to jest dom, to jest Bóg, zobacz jakie on ma liście i tak dalej. A zobaczcie tutaj, bo to jest taka wymowna ilustracja, która pokazuje, jak ona odpowiada. Ten kotek tutaj wskoczył i pyta, co jest tam na górze? A ona odpowiada, świat. Tak po prostu, nie musi mu wymieniać gatunków drzew. Ona chce, żeby kotek sam to odkrył, żeby on to wszystko sam poznał i zrozumiał. Tak sobie wędrują, razem wędrują i wędrują. I to jeszcze nie jest koniec, nawet jak już dowędrują na sam szczyt. Oni sobie tutaj siedzą na samym szczycie i rozmawiają, rozważają i po prostu są razem. Ale potem w tej książce, już Wam też nie będę pokazywać, ale historia toczy się tak, że ta pani borsukowa, ona jest coraz starsza. Co niedzielę oczywiście wychodzą na taki spacer, ale ona jest coraz starsza, musi coraz częściej się zatrzymywać, musi więcej odpoczywać. Przyszedł taki dzień, że pani borsukowa już nie miała siły iść na górę i kotek poszedł sam. I jak wędrował sam, to za każdym razem wracał i wszystko pani borsukowej opowiadał, więc to jest też takie pokazanie, takie ja bym powiedziała, takiej zmiany pokoleń, ale też takiego budowania relacji między młodszymi a seniorami. Na zasadzie jesteśmy dla siebie ważni, tylko tyle, bez żadnego komentowania, że ty jesteś starszy, ja młodszy, ty silniejszy. Oni tutaj w ogóle tego nie mówią, oni po prostu... Jakby, ja bym powiedziała, że tak są dla siebie. No i ten kotek za każdym razem już idzie na tę górę i ją zna, tak jak kiedyś znała ją pani borsukowa, chociaż ciągle odkrywa jakieś nowe ścieżki. A sam koniec, samiusieńki koniec jest taki, że pewnego dnia, kiedy kotek sobie siedzi i zajada drugie śniadanie na pieńku, ktoś do niego podchodzi i dalej już wędrują sobie razem. Magia? Nie wiem, czy Wam umiałam opowiedzieć jakby magię właśnie tej książki, ale dla mnie to jest hit. To jest po prostu coś, co ja chcę mieć na półce już na zawsze, bo jak zaczniecie taką książkę czytać z 3-latkiem zrozumie, z 4-latkiem zrozumie, z 8-latkiem zrozumie. Jak będziecie potrzebowali przeczytać taką książkę, kiedy jest, nie wiem, choroba w rodzinie albo babcia odchodzi, też pomoże. Jak będziecie chcieli po prostu zwrócić uwagę dziecka na piękno przyrody, jak najbardziej, albo jak będziecie chcieli jakby podrzucić coś dla dziecka wrażliwego, to jest dla dziecka wrażliwego, o empatii i o zwracaniu uwagi na drugiego człowieka, takim po prostu, takiej uważności, byciu blisko siebie. Moim zdaniem to jest jedna z fajniejszych książek tego roku. Szkoda, że on się już kończy.